jakaś legitna, że ją możemy i w ogóle... Tak, tak. Copyright. Oki. Tylko odrobinę ściszę bota. Tak. O, a już włączyłem. No proszę. O. Nawet nie wiem kiedy. Ale tak, jest włączone. Witamy. Tak więc witajcie na Krainie Zgromadzenia w sesji D&D piątej edycji w przygodzie Koli, Garbizia Torena i Mewe. Na Ixalanie. Tak. Sesja będzie się działa równolegle do solówek Nirawa i Lucy. Tak więc zobaczymy, co się stało w sumie przez ten czas na statku. My nie wiemy. Wy za to będziecie odpowiedzialni. My nie wiemy, co się działo z nim. Ja nie pamiętam nawet, gdzie myśmy skończyli, szczerze mówiąc. Urodziłeś się na plaży. Znaczy, no to pamiętam, ale potem gdzieś jeszcze szliśmy, nie? Czy nie? Nie. Na statek weszliście, nie? I... A, tak. Okej. Okay. Od około 2 miesięcy sobie podróżujecie. Czasami z piratami wymieniacie się jakimiś towarami, które macie z innych planów. Czasami robicie jakieś małe abordaże, jeżeli stwierdzicie, że się wam opłaca. Unikacie jak tylko możecie Imperium Słońca oraz Heraldów Rzek, bo niestety nieprzyjemne rzeczy robią ze statkami, jeśli wpadnie się w ich zasadzkę. To nie miło. Tak. Wczoraj spotkaliście wyjątkowo miłych piratów i właśnie dokonaliście kilku transakcji. Jeżeli chcecie coś kupić, zadeklarować kupienie czegoś, to jest albo sprzedanie, to jest ten moment. Miecz perunów, ciekawe za ile pójdzie. Parunów. Parunów? Parunów, no. Aha, muszę zmienić. Ej, a ja mam pytanie, czy w ramach tej kilkumiesięcznej integracji na statku to oni mi mogą przypomnieć swoje postacie? Tak. Możecie powiedzieć, czy jak tam wychowywaliście Garbizia Torena. Tak, albo witam, cokolwiek. Jestem Olia. Mam... to nie twoja sprawa, ile mam lat. Jestem... bardzo inteligentną, mądrą i silną leoninką. Czyli lwiokrzłekiem. U nas na moim świecie to normalne. Wychowywałam się w przeświadczeniu, że wszystko jest... A nie, to... Wychowywałam się wśród małej, pięknej komuny, w której uczono potęgi przeznaczenia. I nie umiesz mówić normalnym językiem. Okej, okay, dobra. Tak. Naszej cudownej klotyw, czyli Klofys. Nie pamiętam imienia swojego bóstwa. Świetny kleryk. Tak. I mam taki fajny miecz, który ostatnio zdobyłam. Który służy do niszczenia run. Nie. A, okej, okay, bo to takie pytanie... Służy do zabijania. A, okej. Okay. Tak. Tak. Ja jestem Meveri i jestem tą anielicą, no takie półanielicą z Rakdosa. Rakdos to jest, jakby ktoś nie wiedział, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. I moim sugar daddy jest sam Rakdos. I on daje mi moce. Takie slane żurawniki. Okej. Tak. Okej. Okay. A ty kim jesteś? Tak, a ja tak jestem... czekaj, bo tego imienia nigdy nie wymówię. Garbizia Toren. Fajne sobie wybrałem. Jestem pół smokiem i pół smokiem. Tak de facto. Ale, czyli smokiem. Ale nigdy, ale niby tak nie do końca smokiem. Jesteś pół smok, pół smok. Masz po prostu dwie, dwie górne części smoka. Tak. W pasie zaczyna ci się drugi pas. I umiem ziać błyskawicami i tyle wie. A jakiego jesteś koloru? Czekaj, zaraz ci powiem. Chyba, że tego nie mam wpisanego. Niebiesko-czerwony. Niebiesko-czerwonego robię. Dość podobny do nich Mizeta. Okej. Okay. Jeśli chodzi o
Właśnie, tak, to tak, takiego właśnie. Tak. Chwila, my byliśmy świadomi, kto jest jego ojcami? Nie. Tak? A. Jednym? Okej, okay, czyli po prostu nie? Znaleźliśmy jajko. Jajko. Ale on tutaj jest świadomy, więc nie wiem, czy to, a, to wam powiedział. Ja im mogę, ja im mogę nie mówić, bo będzie za bardziej. No, okej, okay. Ale mają świadomość też, że cię rąbnęli z laboratorium w Mizeto. Okej. Okay. To są oszczerstwa. Tak, nie wiem, choć się domyślam. Dobrze. My go znaleźliśmy, co znalezione to nie kradzione. To są wszystko oszczerstwa. Są pomówienia. Dokładnie. Okej, okay, jakieś deale z piratami? Deale z piratami. Czy mają miksturki leczące? Nie potrzebuję. Mają na pewno dużo rumu. Okej. Okay. Mogą mieć jakieś jadeity z zabitych merfolków. Czy mają liny? Mają. Mamy liny. Za ile mogę kupić liny? Liny? A? Zależy ile metrów. 20. Daj tak 5 sztuk złoto. Srebro. Co? Srebro. Ja mam 7. Srebro. Okej. Okay. To na pewno daje. Mhm. Luneta. Wiesz. A taki Niref nie miał jakiejś? Nie przygotował jakiejś? Nie, jakąś mam tam w swojej kajucie. O, to jakby co, to można mu pożyczyć od niego. W sensie, pamiętajcie, że Niref może tworzyć narzędzia też jakiekolwiek. No tak. Ktoś coś chce kupić? Nie mam potrzeby. Nie. Rum? O, chyba, że jednak. A mamy... Jesteś nieletni. Jakby spójrz na niego. Jakby jest on tak... wygląda... Jakby... Większy jakby od ciebie. Jakby on jest starszy, on jest, wygląda jakby był starszy od ciebie. A tutaj nie liczy się wiek, tylko jak wyglądasz. Dokładnie. Wyglądam na tyle, że mi sprzedadzą. To co, od piratów to każdemu sprzedadzą. Oczywiście, że kupujemy rum. Rum zawsze. Beczunie? Jak najbardziej. Beczunie. Dwie beczunie. Za ile? 15 sztuk srebra. Okej, okay, gdzie tu jest kasa 10. Na tej karcie? Tak z 10 byłoby spoko. To tak 15 to tak... Rzuć na perswazję. Ej, weź mi też wytarguj, bo ja jeszcze nie umiem. To ile tych beczuni? To mam 21. No, to mogę rzucić dla zasady. O, temu też nie poszło jakoś super źle, ale sobie poszło lepiej. No, okej. Okay. Niech ci będzie. Na dobry początek znajomości. To idealnie. Czy my mamy jakąś mapę? Ogólnie Ixalanu? Macie Lucię. Tylko, że nie. Jeszcze z wami jest. Ona znika dopiero jutro rano, ale to nie wiecie. A, okej. Okay. ale jakaś mapa na pewno by się przydała. No to jakby od piratów bym chciał jakoś handlować. Dobra. A jaką mapę chcesz? Tego morza? Ona chyba się... Olia tak się... tam szczątki były w nazwie. To morze, na którym teraz pływamy. Morze szczątków. Ja to mówię po prostu nasze morze, ale to... coś się może znajdzie. Zobaczę, czy by mieli takie rzeczy, czy raczej wpływają na ten,
na pamięć. Okej. Okay. Raczej nie potrzebują. A. Nie mają raczej tych rzeczy. A po prostu kontynentu? Jakby? A którego? Rezonu, no, na Ixalanie jesteśmy. No. To jest... To rezonu, to rezonu też można. Zależy, co mają. Mam lekko zarysowaną linię brzegów i punkty, do których lepiej nie podchodzić, bo Imperium Słońca tam jest agresywne. To może być przydatne. To 5 sztuk srebra bym poprosił. Ja tak zerkam na Mewę. Mewę. Mrugam. Ale jakby dałoby się trochę obniżyć, tak? Jakby 7. Znowu obniżyć? No tak, no ale jakby wiesz, to też... Daję mu wskazówkę. Tykam go. To się na pewno da obniżyć. Wskazówka to jest, że mam dwa plus, rzuty. Nie, plus 1k4. I możesz użyć, albo nie musisz. Po rzucie, ale zanim Olivia zdecyduje. Oj, gówno. Możesz jeszcze 1k4. Nie. No właśnie, zrobię to z K4. Nie, to tak nie będzie. Dobra, i tak już jest okej. Okay. A, że to... A, ty rzuciłeś. To... Niech ty zapłaci to. Okej, mogę zapłacić. 5? Tak? 10. Co? Ale sprytnie to zrobił. Pierwsza scena była rozsądna, jednak była trochę... Jak popyt rośnie, to cena też rośnie. Jedna sztuka złota, no Romuś, no. A jak popyt rośnie, to popyt rośnie. Nie no. Dziesięć? A serio? Chyba, że macie coś na wymianę. Mamy coś? Dobra. Sztuka złota. Ale to są te dwie, tak? I tak. Xalanu i to rezonu. To rezonu to jest po prostu tam zaznaczone państwo, no, miasta i tak dalej, bo tam po prostu wszędzie jest kościół Zmierzchu. No tak. Znaczy, wiesz, jeśli rozumiem, to Lucia, że... Rozumiem, że Lucia, w sensie Lucia nam wszystko wytłumaczyła w miarę, coś w stylu, czym jest Kościół Zmierzchu. Tak mniej więcej, żebyście nie zadzierali z nieodpowiednimi osobami, to tak. Okej. Okay. Kto jest niefajny, kto nie jest, kto jest spoko i tak dalej. Generalnie na Xalanie nie wszyscy są niefajni. No chyba, że akurat się z piratami ugadasz. Niektórzy piraci są fajni. Tak, i tak. To nam powiedziała Lucia. Nie, to wam mówię ja jako mistrz gry. Okay. W sumie. Ale Lucia też mogła, tak. Chociaż nie spotkała piratów, ale nie przepada za ani Kościołem Zmierzchu, ani Merfolkami, ani Imperium Słońca. Ja się tutaj dużo dowiaduję u Lucii, porozmawiajmy o tym bardziej. Ja myślałem, że ona jest z Kościoła Zmierzchu. Ha, bo jeszcze nie rozmawialiście nigdy tak w Modern Time, ale to... Nie. Okej. Ale to możemy kiedy indziej, jak będziemy z nią. No, piraci się pakują na swój statek i odpływają. Wy sobie płyniecie. Nira w coś majsterkuje. Lucia steruje, a wy możecie na swoim pokładzie. No, nieśliście już te beczunie. Ile było w końcu? Dwie beczunie rumu. I macie jako tako dość wolny czas w nocy.
bo Lucia steruje, ponieważ ją to za bardzo nie obchodzi, czy jest dzień czy noc. Mnie też nie obchodzi. Pożytkować. No tak, ciebie też. Mnie też. Możecie rum, możecie pójść spać, możecie pograć w karty czy coś. Generalnie macie czas dla siebie. Ja wam powiem, Gaur. Zawsze się chciałem nauczyć refować bugszpryt. Co robisz? Ja mam pytanie. Refować bugszpryt. No dawaj. Czy ty kiedykolwiek chlałeś? Bo ty jesteś strasznie młody, a na przykład czy w jajku jak byłeś, to tam ci lal na ciebie alkohol. Oliwia? Nie lali. Nie lali. A chcesz zacząć? Nikt nie promujemy. Spróbować zawsze można. No to cóż. To otwieracie wyczucie, te? Tak. Tak? Kolia? Jakieś kielichy czy kufle tam będziecie mieć. Ja jak na razie dziękuję. Niraf, Lucja? Niraf majsterkuje, a Lucja kieruje, no to. Oni też jest... raczej podziękuję. My się napijemy, jak będzie wasza kolej na serowanie tym czymś. No to cóż. Kolejemy. To tak. Czy ja sobie mam jakiś test odporności zrobić w tym wypadku? Wiesz co? Możesz na kondycję, w sensie constitution. To jest 20, nie? Mhm, tak. Bo będziecie pić z głową, czy... O kurczę, 6. Ale jaki modyfikator? Tak. Masz saving throws? Gdzie to jest? Czekaj. Plus 3. O, dobrze. Plus 3. No to 9. To jest nadal słaby rzut. No piłeś pierwszy raz. To też się nie mogło tak... Tam jedna kolejka, druga kolejka z mewę dajecie sobie i tak po trzecie już się zaczyna coś... Już się czujesz taki zemlety, nie? Okej. Okay. Nie wiesz, co się dzieje, patrzysz na swoją łapę, szpony ci się dwoją przed oczami i zaczęło chyba bardziej chybotać sadkiem niż zawsze. Hej, to jakiś sztorm się zbliża? Nie, czekaj, bo jak teraz... Czekaj, spróbuj się ze statkiem połączyć. Teraz jesteś pijany, więc połącz się ze statkiem i wtedy będzie idealnie. Wtedy będzie jakby równo. Trzymam. Dobra, jesteś połączony? No. Te same wibracje. Jesteś teraz na tych samych wibracjach co statek. I teraz jest prosto. O, czekaj. Idę. Kolia po prostu obserwuje tych dwóch debili. To ja się najprawdopodobniej wypieprzyłem na głupi ryj w tym momencie. Ja cię chwycił, ja cię spróbuję złapać. A, to bardzo fajnie. Ale ze statku, czy? Nie, na pokładzie. Na pokładzie. Tak leżę na tych deskach i takie... Ale może to jest niesamowite miejsce. Ja tam mam złe wspomnienia. Niby czemu? Bogowie morza potrafią być niezbyt mili. A co ci zrobili? Kiedyś płynęłam po moim świeksie przez morze właśnie i bogini morza stwierdziła, że zabawnie będzie pozbyć się acholitki jednej z innych bogini, no i strzeliła piorunem we mnie. Prawie bym utonęła, ale się znalazłam gdzieś indziej. Ja, że mogę wciąć się piorunem, jak chcesz. Nie! No bo nie wiem, podobno... Lepiej tego nie łączyć ze statkami. Bo mogą wiesz, się rozwalić. Może tak ci traumy wyleczymy, czy coś. No. Boisz nie mam żadnej traumy. Nie no, w sumie ja jest koty, prostu... to koty się boją wody. To ma sens. Jestem bardzo czystym kotem. Się liżesz. A już dokładnie. Jaki kraj, taki obyczaj.
No teraz jesteśmy w Ixalanie, to te jakby się myją. A widziałeś kiedyś goblina? No widziałem i... ale jakby... Ej, Mawe! Daj mi tak. Tego jeszcze. Słuchaj, czy mamy jakiś lejek? Tak leży. Może na chwilkę leżę na plecach na tym pokładzie, patrz. Ale gwiazdy. Mewe, widzisz jego stan. Jak na razie mu wystarczy. Ale Mewe, słuchaj, daj jeszcze. On musi zejść. Jakby jak zejdzie, to będzie wiedział, co jest. Ale on się patrzy w gwiazdy. I tak to będzie miał kaca. Jakby... Ja nie wiem, czy smoki mają. Smoki nigdy się nie przekonamy, jak nie sprawdzimy. Jakby zawsze musi być ten pierwszy raz. Ty jesteś wyjątkowo niezbyt mądry smok. Co z tego, że on nawet nie ma roczku, a już lejek? Słyszałeś to, o czymś takim jak metoda miesiące. Naukowa? Stawiamy hipotezę, a potem ją sprawdzamy. Tego mnie w jajku uczyli. To biorę lejek i leję rumu do... Jak to jest, że ty jak się wyklułeś, to miałeś już dużo wspomnień i informacji w głowie? Powiedziałbym, ale tego nie wiem, bo mnie za wcześnie wykluliście, cholera. Wspomnień jako tego nie miał, ale... Sam się wyklułeś? Wyście mnie wykluli. Przeznaczenie się wykluło. No to ja muszę wam mordy, tak. To myślę, że garwizytorem tej nocy ewidentnie zezgonuje. Mewe się napije na tyle, że raczej będzie mieć jutro kaca. Tak, Kolia ich pilnuje, tak? Tak, tak, tak. Kolia sobie po prostu robi z nich bek. I tak wam mija noc. Bardzo przyjemnie. Śpiewamy szanty. Rano... Szła smoczyca przez porę. Już. Zbliża się powoli ranek i możecie sobie rzucić na inteligencję wszyscy. Ci, co pili z utrudnieniem. Haha, to ja nawet nie patrzę w staty. Nie, czyli parę razy. Oj. Prezes. Tak. Słuchaj, Kolia, budzisz się i Lucja ci tylko mówi, że ona idzie na polowanie, żeby coś ogarnąć na śniadanie. Mhm. I że spuszcza kotwicę. I... Czekajcie tutaj na mnie. No, dobrze. Wracasz spać, czy...? Nie, poprzechadzam się. Jak wygląda ten ląd? Po prostu dżungla? Wiesz co, jest spuszczona kotwica. Tak, wy jesteście na morzu, macie jedną szalupę. Lucia ją wzięła i sobie płynie właśnie na ląd. Jest dżungla i widzisz dinozaury trochę. Okej. Okay. Że latające, czy bardziej na biegające sobie? Bardziej pływające pod naszym statkiem? Wiesz co, latające takie mniejsze i na lądzie takie średnie sobie. Okej. Takie bardziej Nirov? A Nirov chyba jest w śmiennikowni. Okej. Ci śpią, tak? Tak. Okej. Co ja bym mógł robić? Przeszedłbym się do Nirova. Przeszła. Okej, to powoli schodzisz na dolny pokład. Jest silnikownia. Słyszysz jedno uderzenie młotkiem. Statek się trochę zatrząsł. Następnie drugie. I statek się już mocno zatrząsł. Nirov? Fala uderzeniowa otwiera drzwi. Widzisz, że Nirova nie ma w silników. A silnik jest w szczątkach. Okej, ale ta fala uderzeniowa to było coś co widocznego? Energetycznego takiego? Tak, to był wybuch taki mały. Okej. Nirov? Nirova nie ma. Szczątków. Możesz sobie na investigation.
A perception? A perception możesz. 20. Nie widzisz szczątków Nirawa, ale widzisz jego młotek. On się nigdzie nie rusza bez młotka. A. Jak bardzo źle wygląda ten silnik, na którym się absolutnie nie znam. Tutaj wszystkie zębatki są powyginane. Już nic się tam nie rusza. Ale tymczasem słyszysz, że kotwica się też zwinęła. I zaczyna się płynąć. Wybiegam na górę. Mhm. Jeszcze pytanie, bo ten silnik był rozwalony, a pokój, w sensie ściany, drewno wokół niego? Kurty. Posmolone. Smolone, ale nic nie podpalone albo nie ma dziur. Raczej bez dziur, trochę może, no bardziej osmolone, tak. Okej, okay. To biegnę. Jeszcze nie zatopimy. Biegniesz do nich, tak? No zobaczyć, kto podniósł kotwicę i czemu płyniemy. Dobiegasz? Jak płyniemy, skoro nie mamy silnika? Prądy morskie. Okej. Okay. Wiater. Ale tych, no... Nie macie żagli. Nie mamy żagli. Ale wiater i tak działo. Tak. No dobra. No. Nikt nie podnosił kotwicy, to był automatyczny mechanizm. A, o nie, fajnie. Nie, fajnie. Jakby już trochę dwa miesiące. Widziałem, jak to robią, widziałem, jak tego używają. To nie jest tak normalnie spuszczane, to wszystko jest automatyczne, tak? Mhm, tak. Gdzie tykali, żeby się kotwica zleciała na dół? Nasz przycisk, a właściwie wajchę ten, do tego. Znajduję wajchę? Znajdujesz wajchę? Mogę ją tyknąć? No, możesz ją tyknąć. Tykam? No, wajcha. No, żeby zleciało. Słuchaj, jest zablokowana, bo wszystkie koła zębate się... Poszły? Chcę obudzić tych dwóch debili. Okej, okay, jak to robisz? Biegnę do ich kajut i... Ej! Zaczynam potrząsać. Którym? Kogo? Na początek Mewę. Zasadnie. Co się dzieje? Mamy sytuację kryzysową. Znowuż? Lucia sobie wypłynęła, żeby popolować, co jest bardzo zrozumiałe, ale Niraw zniknął i chyba był wybuch przy nim. Przy silniku. Silnik tak trochę zrobił... No ale i tak tu jesteśmy zakotwiczeni chyba. Nie do końca. Bo to wszystko jest automatyczne, więc się kotwica zwinęła i nie da się jej odwinąć i płyniemy. Niekontrolowanie. Obudź tam tego drugiego, a ja spróbuję coś zrobić na górze. To tak krzyczy. Dostaję na przedniego. Tak, wiesz, tak szybko dwa razy z liścia. Ej, wstawaj. Nawet więcej razy. Po tej słodszej tak, mordzie. Nie tak stałej pety, tak, po tej słodszej mordzie. Nie tak stałej pety, ale tak... Wstawaj, ej, bo jest sprawa, jest problem. No. Łebi pęka. Teraz co ci tupa pęknie, jak się dowiesz, co się dzieje. Co jest? Bo tak sobie odpływamy, niekontrolowanie, silnik pieprznął, Lucji nie ma, Nirawa nie ma. Kim jest? O! Czy ja mogę złapać za ster i spróbować sterować? Jasne, możesz spróbować. Okej. Okay. Rób kółka. Na siłę. Okej. Okay. Chcę po prostu przesterować tak, żeby nie płynąć w ląd. Spoko, ale... Prosto. Raczej płyniecie w ten... Otwarte morze. Na otwarte morze, tak. Okej. Okay. Ale po prostu, żeby przejąć kontrolę nad tym sterem. Na siłę to 17. Tak. Okej.
czujesz, że wspomaganie steru, który wynalazł Niraf, już nie działa, więc idzie ci to trochę ciężej, ale jako tako, wiesz, udaje ci się zapanować. Coś tam jeszcze działa. Kot ma duże mięśnie. I nadal płynie się na otwarte morze. Jak się chce bardziej spróbować, żeby na przykład jakoś zataczać kółka, czy coś, żeby się nie oddalać od Lucy i jej lokalizacji. Jak wpłyniesz w jakąś wyspę, to dalej nie popłyniemy. No w sumie? Ej, tego właśnie też nie chcę. Czemu? Okej. Wtedy się załadamy. Wrócą ale nie ma Nirava. No to wróci. Jak kocha, to wróci. A nawet jak nie wróci, to przecież możemy sami to naprawić. Może nie będzie to najlepsza robota, ale będzie działać. Jakoś nie wierzę w waszą zdolność naprawiania, zwłaszcza gdy to wszystko jest tą dziwną technologią zaawansowaną. Ja bym wziął te może wypadki i coś kółka. Młotkiem, żeby pokazać mu, że da się naprawiać, tak o. A ty wiesz, że możemy na przykład, o i patrz, będzie chodził lepiej. Wiesz, załatać dziurę. Ogarnąć sobie więcej jedzenia, bo teraz wskazuje, że nie mamy jedzenia, skoro Lucja poszła polować. I tak wypłynięcie na głębokie morze to jest najgorsze, z czego mogłoby. Ale nie wypływamy na głębokie morze. No tak. Zapanowałam nad sterem. Ale i tak będziemy musieli gdzieś stanąć. Czy widać ale jakąś na chwilę jeszcze poczekajmy. Może wypłyniemy na mieliznę. O! O! Olivia? Co? Widać jakąś wyspę na horyzoncie, czy coś? Nadal widzicie ten ląd, który się coraz bardziej oddala, na którym Lucia poszła polować? Ej, kocie, to zawracamy tam. Zawracamy, to na pewno. Ale czy wy się znacie jakkolwiek na sterowaniu statkiem? Ja się znam na sterowaniu statkiem. Znaczy, jakiekolwiek doświadczenie z tym? Zrefować bugsprit, ale to... Tu się moje umiejętności kończą. Nie mam żadnego pojęcia, jak sobie powiedziałeś, młody. No to znaczy, że trochę więcej od ciebie umiem. Bo można by było jakoś lekko wyhamować czy coś i się spróbować tak mniej kolizyjnie zatrzymać na tym lądzie, co nie? Mamy jakieś wiosła? A ty wiesz, że my tam wpływamy jakby na... Bo jak to, tam jest plaża, jak sobie wyobrażam. Nie jest plaża. To nie są takie klify zadrzemy i wystające kolce, co nie? Zadrzemy trochę kadłubem, ale... No, ale... Z której strony mamy to miejsce, gdzie był silnik i coś, co mogłoby na przykład jeszcze dodatkowo wybuchnąć? Silnik był pod pokładem. Nie tak ma raczej opcji, że jakby się nadziejemy, w sensie płyniemy w ląd, to jeszcze cały statek wybuchnie. No jak już wybuchnął, to drugi raz nie wybuchnie, nie? Okej. Okay. No. Też tutaj... prawda. Tak, ciągniesz ten ster i nie jesteś w stanie nawracać, że tak powiem, bardzo szybko. On się, ten statek no tak, obraca taki dłużej. Tak, bym powiedziała, że to trwa z dobre 10 minut, aż skręcisz nowy kolaszek, gdyby on prosty. Okej, okay, dobra, obserwujcie dokładnie tamto miejsce, w którym gdzieś byliśmy, kiedy to się zaczęło dziać. Okej, okay? Dobra. Generalnie potrzebowaliście tyle, żeby skręcić, że już to średnio widzicie. Widzicie, że zaszło to trochę mgłą. Nie, mgła wojny! I generalnie orientację w terenie troszkę straciliście, możecie sobie rzucić na survival. O kurczę. Okej. Okay. To jest chyba po polsku sztuka przetrwania nawet. Wiecie co, D&D to mnie chyba nie lubi. No, 15. Ja 10. Czekaj, a co się do tego dodaje? Plusy z umiejętności. Masz tabelkę czekaj, i tam masz sztuka przetrwania albo to jest 9, to dalej jest słabo. Dobrze, to Mewy jako tak, ty widzisz... Pamiętasz mniej więcej kierunek, w którym był właśnie ten ląd? Ale nie za bardzo jesteś w stanie współpracować z tą sterownością steru.
Nie mamy jakichś wioseł czy coś? Nie mamy. Nie, to było wszystko mechaniczne. Wiosła były no i to jest pieku. Duży statek. No taka dobra. Średnia karawela. O kurde. Czy przed kolizją będzie rozsądne się wyskoczyć, czy można zostać? Czy co? Zależy kolizją z czym. Aktualnie pójdziemy na głębokie morze. No trzeba zawrócić. No powoli nawracacie, ale... No, powoli. To mam trochę dobra, nieważne gdzie... Jak bardzo oddalimy się od tego miejsca, w którym Lucia nas opuściła. Ważne, żebyśmy się dobili do... Dosyć tej ważne, bo nie wyspy, mamy jedzenia. Czy tam kolizji. To możemy sobie sami poradzić. Tak? To wskakuj tak, do wody, łów ryby. Najpierw da? Może załatwimy sytuację ze statkiem, którym odpływamy. Na którym nie załatwiamy? Trzymamy ster skręca powoli. No. No tak, no dobrze, no to jak się rozbijemy, to będziemy już na stałym lądzie i będziemy mogli znaleźć coś do jedzenia. Słuchajcie, trzymacie ten ster? Generalnie tak. Później jak już udało wam się nawrócić, to nie widzicie tego lądu. Chyba wpłynęliście jeszcze w jakąś zatokę. Czy państwa wyspę nam zniknęli? Ej, chwila, jesteśmy w zatoce? Znaczy no, przez cieśninę przepłynęliście, ale na tyle, na tyle szeroką, że nie widzieliście lądów pomiędzy. Ale domyśleliście, że tam była cieśnina, bo z jednej strony był ląd. Trzeba znaleźć ląd, na którym możemy się zatrzymać po prostu. Tak. I tak. Dobra. Taką nawigacją mam mija, powiedzmy. Nie mamy jakiejś lunety czy coś? Macie lunetę? No, to ja bym chciał przez lunetę popatrzeć, poszukać. Ule. To ja wchodzę na bociane gniazdo z lunetą. I patrzę. Mamy bociane gniazdo? Jedną lunetę. Na pewno możecie mieć, lunetę. Ale bez rugby. Bardzo awkward bociane gniazdo. To samo... Czy prezes... No, to chyba również na survival, żeby zobaczyć coś, albo na percepcję, zależy co tam ci lepiej. W sumie whatever. 14. A nie, 13, przepraszam. Tyle dobrze, że zauważyłeś, że za jakieś 5 kilometrów są dość nieprzyjemne skały. Tam są skały, tam nie polecam płynąć. A! Troszeczkę. Ale no, tak my zatrzymamy się na nich, nie? To no nie tak, jest bezpieczne. Lepiej zatrzymać się na czymś innym. No bo wiesz, no bo jak ktoś ciebie chce uderzyć, to lepiej, żeby jego pięść zatrzymała się na twojej pięści niż na twojej mordzie. No tak, ale jak masz głodować na morzu albo się rozbić na skałach, to chyba lepiej skały. Lepiej znaleźć plażę, na której można się rozbić. No ale wiesz, że jak się rozbijemy na skałach... A ty wiesz, że to są takie skały, takie też wyspy, takie, wiesz, takie kamienie, takie wstające z wody. No dobrze, to jednak niedobrze. To jednak nie. Szukamy. Słuchajcie, zaczynacie słyszeć śpiew. Że skąd? Ej, nie podoba mi się to. Z morza. Nie lubię, jak morze śpiewa. Żadne konkretne słowa, bardziej takie... Ale że spod wody? Mewe, jaka nie jest szansa... Dośpiewuję do tego. Mewe, jaka jest szansa, że jeszcze mnie to wczorajsze trzyma i może do mnie mówi? Trzymacie to, ale to nie jest od tego. Raczej może naprawdę do mnie mówi. Dobra, to ja zaczynam śpiewać to jakby tutaj do tego, co one śpiewają. To w sensie to, co to, no, ten śpiew. A ładnie śpiewają chociaż? Ładnie. Generalnie bardzo was to uspokaja. No to fajnie. Ja chyba, że chcecie się opierać temu uspokojeniu. Nie, to ja się bardzo chętnie uspokoję, pośpiewam z nimi. Okej. Widzicie, że na horyzoncie zbliżają się do was dwie sylwetki. Prawdopodobnie syren, już kilka syren widzieliście na Ixalanie. Okej, okay, ale wyglądają jakoś niebezpiecznie? Wyglądają jak syreny. Okej. Okay. Iksalańskie syreny, to ci Samuel mogę pokazać. Wiesz co, wygoogluję sobie szybko. Nie, czekaj. Znaczy, widzą, coś można wytłumaczyć.
Mniej więcej tak, w sensie one nie mają ogonów ani nic, tylko mają skrzydła. Są takie bardziej ptakowate. Bardziej harpie. Harpie po prostu. Takie jak na skalibie. Jedna ma takie srebrno-szare pióra i ogólnie wszystko, a druga ma złote. Okej. Okay. One nas jakoś zeżrą, zabiją czy coś takiego? Zbliżają się do was, siadają na ciebie, idą. O, artyści, widzę. Cóż? Artyści? Ładnie. Co? To ja. Śpiewali z nami. A, tak. No posłyszałem ładnie. One do nas doleciały, czy w sensie tak, stanęły na usiadły na dziobie. A, okej. Okay. Czy mogłybyś się nam bardzo, bardzo, bardzo prosimy pomóc? Nie jesteśmy się w stanie zatrzymać i potrzebujemy jakiegoś lądu, na którym możemy się bezpiecznie zatrzymać. Skręćcie trochę na wschód i będzie dość dobry ląd. Czy mógłbym insight, żeby zobaczyć, czy mnie nie kłamią i nie są podstępne? Jasne. A nie macie kotwicy? Kotwica to jest... Tak. Wybuchła? A, bo tak jak widzicie, to jest taki mechaniczny statek. Był pięć. Mówi czystą prawdę. Okej. Okay. Czyli jak? Na wschód? Tylko na wschód odbijecie. Możemy wam potowarzyszyć. O, dobrze. To bardzo miło. O, a to dziękujemy. Ja jestem srebrna, to jest moja siostra złota. O. Lubię jak prezes się... zajarzysz ten do filmu nawiązanie chyba. O nie. Olivia, dlaczego ja wyparłem ten film z pamięci? To jest wspaniały film. Okropny. Dobra. Czyli lekko na wschód i nas poprowadzicie. Dobrze. Tak. Co w ogóle tacy podróżnicy robią na tych wodach? Nie jesteście chyba stąd. Oj, bardzo nie stąd. Bardzo nie stąd. Jakby mnie się nie da z niczym pomylić, jak ktoś wie, czym jest Rakdos. No, nie wiemy, ale takich jak ty to już kiedyś może widziałyśmy, może trochę pod... No, generalnie jak człowiek gdzieś wyglądasz. Chyba, że nie. No cóż. Czy Mewe ma skrzydła? Nie, nie mam skrzydeł. Ale jest zbyt... Jeszcze? Jak to jeszcze? Bo mogą mieć Asimary. Właśnie chyba nie. Mogą. Okej, okay, dobra. Mistrzyni gry potwierdza, że mogą, więc mogą. Nie handluj z tym. Ciesz się, że możesz. W przyszłości będę wyglądał trochę inaczej. Ej, a ja mogę mieć skrzydła? Ty masz. Yeah. Nie masz. I ma. Ma, ale nie może latać. A, okej. Okay. Bez sensu takie skrzydła, co nie mogę. Ale takich na przykład jak ty, czy ty, wskazuję ten, to jeszcze nie było, chociaż... Ja się wyklułem niedawno. Chyba jesteś dinozaurem? Wygląda nie do końca, ale trochę. Dinozauropodobnym. Bardziej smokiem. Mhm. Nie macie tutaj smoków? Bardziej dinozaury. To takie dinozaury, tylko lepsze. Znaczy, latające dinozaury? Wyobraźcie sobie T-Rexa, który to, ma normalny... Ja nie latam akurat, to nie jest dobry przykład. Nie, no właśnie nie, to jest dobry przykład. T-Rex z normalnymi łapkami, który lata. Oj, i ty taki będziesz? Nie, on taki nie będzie. Nie, ale za to umiem tak. I mogę sobie zionąć błyskawicami gdzieś w powietrze. Jasne. Okej, no to tak robię. Idź na performance. O kurczę. Czym zaimponujesz? 16, kurczę, to wygląda ładnie. Plus charyzma. Gdzie jest plus charyzma? Plus jeżeli masz. Czyli 18. Wow! O. No, to tak umiem właśnie. A ty masz takie futro, tak?
czy... To choroba. Ona jest nie taka prawda? Fajna do smylania, tak podchodzę i ją kłasz ten pokój. Nie tykać. Ale się zbrania, zgrywa niedostępną. Jestem Leoninką. Mój lud jest... No jest taki jak ja. Jesteśmy dużymi kotami. Macie tu koty? To takie małe dinozaury i futrzate. Takie futrzate to raczej nie dinozaury. Ale małe. Dinozaury to bardziej opierzone. Najbardziej to mi taką małpkę przypominasz. Bo ona jest taka małpa generalnie. Tylko inna. Tak, też rzuca kupą. Jestem bardziej inteligentna niż małpa. Przynajmniej tak myśli. Dwa punkty w górę to jeszcze nie... Dwa punkty inteligencji. Na pewno bardziej jest... inteligentna od nich. Tak myśli. Tak? Nie wątpię. To może wypłyniemy... Skąd jesteście? Nie wiem. Bo generalnie... spotkaliśmy już kiedyś syrenę tutaj. Zgaduję, że nimi jesteście. No tak. Żyjemy sobie tutaj od zawsze praktycznie. Kiedy pamiętamy. A powiedzcie mi, one jak mówiły, to jest, że są siostrami? Dobrze? Czy coś? Tak. Co? Jest was tylko dwójka? W sensie, że rodzeństwa się pytasz, czy... No, tak. Generalnie syren jest więcej, ale my sobie razem podróżujemy. O. Ładnie, rodzinnie. Szanuję. Gaur, i on mówi, że jest od nas inteligentniejszy. Co nie? Tak. A powiedzcie mi, bo mnie zastanawiało, jak to jest być syreną, dobrze? Generalnie to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Gdybyśmy mieli powiedzieć, co cenimy w życiu najbardziej, to powiedziałybyśmy, że piratów. Piratów? Też lubimy piratów. Piratów? Wczoraj handlowaliśmy z takimi piratami. Piratami tylko się da jakieś... Jakieś... Z jakimi? Z jakiej kompanii? Bebe? Żebym ja to pamiętał. Pewnie się na mnie spytaliście, ale... Tak, no. Ale dzięki nim potem może do mnie mówi. Tak, mamy rum. Rum. Chcecie trochę? Się pytasz. No. To proszę. To bardzo. Drugą beczkę. No i polewam. To za sprowadzenie waszego statku na dobry kurs. Tak, tak. Da, czy kurs. Już widać jakikolwiek ląd, czy coś? Wiesz co? Jeszcze... A mógłbym używać lunetą? Jeśli używasz lunety, no to widać mniej więcej już coś. Okej, okay, jak to wygląda? Widzisz, że to nie jest zalesiony ląd, tylko bardziej takie polany są. Okej, okay, czyli będzie płasko w miarę. No to dobrze. Lekkie pagórki. Lekkie skały i wyrwy. A jak to w ogóle jest na tych waszych światach? Nie, już zaczynają pić. A spotkałeś się kiedyś już takich, co chodzą pomiędzy światami? Kiedyś, jakiś rok temu, była tu taka dwójka. Jedna w ogóle jeszcze z Imperium Słońca, taka Lafirenda się okazała chyba też potrafić. Czy Chłatli była znana podczas War of the Spark? Walczyła? Tak, wszyscy pańskokerzy byli. No tak, w sumie tak. Czy ja kojarzę ich jakoś? W sensie mogłeś zobaczyć podczas War of the Spark jakąś kobietę w tam... A, okay. Piórach z ogromnym warkoczem. Ale nie znam. A jaką zwykle spotkaliście? Jacy byli? Taka kobieta dowodziła przez chwilę jedną kompanią piratów. Miała takie, zamiast włosów miała takie macki i czasami zmieniała w kamień.
tych. O, którzy... Gorgona. A i nie. Nie meduza? Nie, meduzy to one spływają. A. I małe ośmiornice. To może od, z mojego świata była. Też mamy. Zdarzają tak. się na Krzysie. Był jeszcze jakiś jeden człowiek w niebieskich szatach z białymi tatuażami. Taki wyglądał na bardzo nierozgarniętego. Jak taki nieudacznik? Trochę tak. Znaczy bardziej nierozgarnięty. O, Kolia, czyli byłaś tu wcześniej. Chyba kojarzę. Zostawię to bez kojarzy. No dobrze, skoro mamy room, to może zagramy w Nigdy Nie. O, co to znaczy? O, pytasz. O, ja bardzo chętnie. Nie wiem, o co chodzi, ale chętnie się dowiem. Nigdy nie grałem w takie Nigdy Nie. No to na przykład ja mówię, że nigdy nie musiałam nurkować w głównie, nie? Jeżeli ktoś takie coś zrobił, no to, to piję. A. O, to za dużo nie wapiję, bo ja dużo rzeczy jeszcze nie robiłem. To ja po prostu posteruję. Ktoś tu pływał w gównie. A ty zapewne po to prawda. Naprawdę? Nie. Tak? Nie spodziew... Opowiedz ci o swoich przygodach. Bo ja się nie spodziewałem, że ciebie takie rzeczy kręcą. Nie kręcą. Byliśmy kiedyś w kanałach i zaatakowała nas wielka ropucha, która się okazała być bardzo miła i ja starałam się ją uspokoić i starałam się rozwiązać tę sytuację pokojowo. Niech zgadnę, pierwsza a się na nią oni rzuciła. Ją zaatakowali. Tak, rzuciła się i padła wtedy do gówna. I tak pokojowo ja nie zaatakowałem. Wcale było tak, że gigantyczna żaba wyskoczyła z gówna. To się tam tak były... Kiedy totalnie zaskoczenia? No więc co byś zrobił do Maciek? No by się bronił. To wygnęliście tą żabę. A żaba miała na imię Henryk. Chyba. I zabiłeś Henryka. Ten taki średnio, no taki nieudacznikowaty elf z kanałów. To on się nią zajmował. Jaki elf z kanałów? No ten. Nie pamiętam żadnego elfa. Pamiętam no, jaja. Tak? Jeszcze elfa nigdy nie widział na oczy. O. Ale mógł słyszeć w jajku. Wie czym są elfy, ale takiego żywego A. jeszcze nie widzę. Ale to był z Golgari, to taki półżywy. Mhm. Taki pewny. Tak. Czyli wy też nie widzieliście. Widzieliśmy nie, półżywego. Nie, no. Byliście później w Selezji. No, to tam były żywe. No ale to jakby, to jest, on jest z Golgari. To, że mu Henry umarł, to on się nawet pewnie od tego ucieszył. Mógł go ożywić. Pewnie to ale, zrobił. No raczej tam trochę na niego grzyby wyrosło i tak, ale tak. Golgari mają się na nich uwagi, oni tak często gadają dziwne rzeczy. A czym są ci Golgari? A, to jest taki klan. Gildia. Taka gildia. Na Rawnice. W takim innym świecie, to jest takie duże miasto. Tam jest trochę gildii. I Golgari, oni mieszkają pod ziemią. Jedzą grzybki. W kanałach. I lubią... Lubią tak, rozkład. Tak. Całkiem jak dobra, dobra, zajmują się przetwarzaniem fekaliów miast. Pływają w gównie. Tak, tak. I on tam był. W sumie to chyba dowodzi nimi też taka... Taka... Gorgona. No. Ona też jest plains... Ona chyba jest plainswalkerką. No. Ale... Może nawet ona tutaj była. Może. Na V taka. Ale nie pamiętam. Hmm.
Może Vekalia? Vekalia? Nie. Ona jakoś dostojnie, ale... Na V to tu kiedyś była konkwistadorka wampirza, Vona. O! Ładnie. Ładnie. Mogłabyś mi coś powiedzieć? Jak w ogóle wampiry tutaj w tym świecie działają? Znaczy u was po prostu. Znaczy z kontynentu Ixalan na szczęście się już zwinęli, bo tam znaleźli swoją jakąś pradawną prorokinię. Nawet przez to, że przegrali wyścig do Złotego Miasta, to na szczęście się wycofali i nie kolonizują. Byłoby okropne, jakby zniszczyli cywilizację całą tylko po to, żeby wyzyskiwać. No i u was wampiry to też są fanatycy religijni. Z tego co rozumiem. U nas wampiry... Ciebie też? No u nas też są. To znaczy, fanatycy religijni połączeni z mafią. Więc... A w sumie... Ale? To bardziej po prostu... giełda. Rynek. Handel. Nie. A to ty nawet już jesteś z tej Rawniki? No i właśnie, ja jestem z Rawniki, on nie jest z Rawniki. W sensie, no tak. Ale w sensie, wydawało mi się, że na Rawnikse to tam ten, gildia... nie, Ozorius... Ci tacy złoci. I oni tam się zajmują podatkami, handlem. Byliśmy nawet u nich. A, no, byliśmy. Stamtąd była to taka... Co? Byliście? Znaczy ja nie pamiętam dokładnie, czy Kolia była, ale my drużynowo ktoś od nas był, potajemnie się ślizgał, bo była tam ta... Mi się wydaje, że... Mi Sunday, no. Mylisz z one-shotem. Dajcie mi chwilkę, co? Niech to mylę z one-shotem. Okej. Mi się tak popularnie to wydaje, że raczej takie podatki i inne tam takie sprawy, to raczej Azorius. No, Orzow bardziej giełda i... No, a Orzow to wampir. No. A ty też należałeś do jakiejś gildii? Ja? No właśnie, ja do gildii Rakdosa. Kultu Rakdosa. Specyficzny człowiek. A raczej demon. Taki wyjątkowy. Co wy robiliście na tym świecie? No, na tym świecie... No, cóż, nic dobrego. Na bawę. Właśnie nie, dużo dobrego. Jakby ludzie się z nami nigdy nie nudzą. Jakby śpiewamy, tańczymy, robimy sztuczki z ogniem. Tak jak cyrkowka. Macie tutaj jakieś cyrki? Piraci. Z piratami zawsze jest ciekawie. O. Bo właśnie, mówiłeś, że piratów lubicie w sumie. Tak. Czasami z nimi podróżujemy. Nawigujemy. Ostatnimi czas raczej rzadziej, ale... A jak tutaj z sytuacją wśród piratów? Im za bardzo nie zaszkodził cały wyścig do Złotego Miasta. Jedynie się mogli wybogacić na tam ograbianiu jakichś okrętów Legionu Zmierzchu. Bądź zbieraniu rzeczy z wybitych merfolków. Mają takie piękne, jadeitowe elementy zbroi. Okay. Nie wiem, czy by mi pasował. Nie, no pasowałyby ci. Rzućcie to sobie na percepcję. Co? Rzućcie sobie na percepcję. O cholera. Niech to. To się zawsze źle kończy. 20 motherfucker! Kurwa. Naturalna 20 i to Samuel rzucił. O, naturalna 1! Wypadłeś za burt. Nie, on nie wypadł, bo to jest percepcja. Oczy mu wypadły. Zawiało i trochę słonej wody ci wpadło w oczy. Tymczasem Garwizatoren, jak odszedł na chwilę od rozmowy, to przyszedł się na dziób i zobaczył, że wody generalnie przed wami mają niepokojący jadeitowy odcień. I to waszym oczom
Ej, słuchajcie, a co to jest, jak woda jest taka dziwna zielona? Gówno. A co? Taka jednolitowa jakaś. Mam wodę w oczach. Takie powinno widzicie, być? Widzicie, że zaczyna się świecić. Ej, woda się powinna tak świecić na zielono? Wszyscy, nie lubię, jak się rzeczy świecą na zielono. Przyzywam swoją broń. I widzicie, jak jedna macka oplata wasz statek. Ej, dobra, ta macka to totalnie nie jest normalne. Wyciągam moją broń. Widzicie gigantyczną ośmiornicę i kilka merfolków. I tak. Ile syreny... to kilka? 2-3. Okej. Okay. Widzicie? Oj, niedobrze. Brońcie się. Pomożemy. Dobra, danke. Okej, okay, dziękujemy. Dobra, ja sobie ośmiornicę, widzicie na merfolki. A okay. Ja też sobie ośmiornicę, ją łatwiej trafić. Rzućcie na inicjatywę, proszę. Już. Też 20. Mhm. Tak. Plus, no, inicjatywa. Plus... O, gówno. A inicjatywa to jest co? Czekaj. A, to jest inicjatywa. Modyfikator zręczności. Czyli też masz 18. Ja mam 6. Ja mam 12. Napisze ktoś na Discordzie, jak to według was jest ten? Kolejność? Dobra, czyli ja, Ramen, prezes, tak? Mm-hmm. Prezes ile miał? 6. A, okej, okay, tak, tak. Mało. A ośmiornica ma... Na naszym bullshitie pisze. Ośmiornica ma... 5. Czyli będzie ostatnia atakować. Tak, widzicie, że syreny wzięły swoje szpony, dwoje z trójki merfolków i niosą ich gdzieś, gdzieś dalej. Okej. I spuszczają do... Dobra. I... Samuel. I ja. Co robisz? Ja bym chciał w takim razie, jako że tak fajnie mi to wtedy efektywnie wyszło, to chciałbym pokazać, że to jest też praktyczne w walce i chciałbym błyskawicą dziada walnąć, a on mokry jest, tego powinno mocniej pierdolnąć, chcę zauważyć tylko. Spoko. Jasne. Więc tak. Rzucać zapewne mam, tak? Tak. Dobrze. Nie, czekaj. Rzucasz tylko tym... To dobrze, rzucasz, bo to jest cantrip, rzucasz tylko na obrażenia i tam masz napisane chyba fajnie. Ile. Tam 1d8 chyba? Czekaj. Ale chyba też jest stężna odporność. Jak coś to połowa. Tak czekaj, czekaj. Gdzie to jest, Oliwia, powiedz mi? Czekaj, ja już ci powiem. Niestety to jest dużo różnych rzeczy. To jest akcja... Czekaj. Breath Weapon, to jest to? Tak, tak. No tak, ośmiornica wykona rzut 3D6, na 3D6, tak? Zręczność. Nie, czekaj. Nie, nie na... 2D6. Nie. A, dobra. Nie. Tak, mam 2D6. 2D6, dobra. To jak się nazywa? 4. To nie był duży damage. Breath Weapon był. 4. I tak. I ona sobie rzuci, czy uniknie tego. Unikła. Wiesz, nie macki się jakoś tak... Jest szybsza niż błyskawica! Nie mam już z nią szans! Znaczy to jest chyba na połowę obrażeń. Czyli 2, tak? Czyli jednak nie jest całkiem szybsza niż błyskawica. Tak, to 2. Okej. Okay. Teraz Ramen. Okej. Okay. Na pewno chciałbym użyć... Święty płomień na tą ośmiornicę. Okej. Okay. I to jest... 1k8 obrażeń. 2.
Dwa. Ale ogniste obrażenia chyba. O, ale to ją nie za bardzo obchodzi. No to ewidentnie ją irytuje się, zaczyna coraz bardziej tak maskami robić. I jako akcja dodatkowa chciałbym użyć mojego przerażającego ryku na w sumie wszystkich, na tych merfolki zostały. Został jeden, jeden merfolk. Jeden. Tak. Na tego merfolka i jeżeli w jakikolwiek sposób to zadziała na ośmiornicę, to też na ośmiornicę. I okay. Muszą wykonać rzut obrony na wiedzę. Ten. Poziom trudności 13. Tomku, muszą wiedzieć, że jesteś niegroźna. I co to daje? Są przerażeni wtedy? Są przerażeni. No to ośmiornicy nie weszło i merfolkowi też nie weszło. Czyli wiedzą, że jesteś niegroźna. Nie, w sensie... Udało się. A, nie. Dobra, to nie wiedzą. Są przerażeni. Nie weszło, co daje przerażenie? Dokładnie. O, to się chyba... boją się mnie. Mogą wykuć... Czekaj, zaraz sprawdzę. Znaczy twoja kolej, prezes, teraz. To ja zagrywam Branding Smite'a. To sprawia po prostu, że mój następny atak zada więcej obrażeń i rozjaśni wroga. No i podchodzę. Mam już twój CB bojowy, w końcu mam trzeci poziom. Okej. I ciepiem w ten. A uderzam w, przynajmniej próbuję, w tą ośmiornicę. Okej. Okay. Tak. Chyba trafiłem. No, trafiłeś. Dobra, i teraz obrażenia. Obrażenia. Cześć. I to jest jeden... A, to źle. Powinienem mieć tego. Au. Flash. Oje. Dobra, trudno. To najpierw zrobiłem. Pyk. Jest dyp. Plus 4. Pierwsze obrażenia. I to są. No mało, 5 obrażeń. To mogę to lepiej zrobić. Ale jeszcze jest... 6. To zadałem mu jej 9 obrażeń. Okej. No tam... Teraz bardzo poirytowana. Będzie chciała w ciebie trafić, ponieważ zadałeś jej największe obrażenia, jesteś najbliżej. I ona wykona atak maskami, co ma plus 5 do trafienia. Mam 13 klasy pancerza. Dobrze, przepraszam. Tak, weszło. A człowiek się zagrać inny. Człowiek się zastanawiał nad innym zaklęciem, który by mi to uratował, ale nie. Szkoda, tak. Olivia. I... Nawet jakbym ci dał na przykład tą duchowy pancerz czy coś, to... Zawsze wraca, no. Trafia. Ale nie byłoby. 2d6 plus 3. Dobra, a to nie tak i... dużo obrażę. To masz 12. Dobra, czy mam... Dobra, to jest... Nie, to jest po prostu wyrzucasz dwa razy kością. No to jeszcze... Na... A, dobra. 20. Spoko. To już mam trochę mniej życia. No to tak. Merfolk spróbuje zaatakować jeszcze. Spróbuje zaatakować Samuela, bo wydaje mu się najbardziej... największym zagrożeniem jeszcze. Miło mi. Oprócz... Niesłusznie, ale miło mi. Znaczy, mnie się przeraził. Zaatakuje włócznią. Znaczy, podejdzie i zaatakuje włócznią. A, niech spróbuje. Będę nie spróbował. Uda mu się. Ha, amator.
Zakładam, że masz więcej niż 8 klasy pancerza. Armor class 14, więc raczej tak. No to jemu się nie uda niestety. I kolejka od nowa. Dobrze. Samuel. To nie działa tak, że mogę go piznąć i jeszcze zaatakować sobie ośmiornicę, nie? No nie. No nie. No dobrze, to już go piznę, żeby się... Ale nie będziesz mógł za chwilę. To chciałbym go... no nie wiem, chyba znowu tym piorunem, bo... A masz go? Nie, to jest jeden na short rest. O kurczę. To... Ale masz Thunder Wave. To ja bym Thunder Wave'a w takim razie, tylko Olivia, szukałem tego na tej karcie i nie mogę tego cholera znaleźć. Więc nie wiem, jakie to ma obrażenia i w ogóle jak to działa. Zaraz. Masz na drugim levelu 3D8 albo na pierwszym levelu 2D8. Okej, okay. I po prostu sobie rzucam obrażenia, tak? Mhm. A nie na atak? Co? A nie na atak? Czy wejdzie? Nie, to ta musi wykonać... Ten saving throw na Constitution. Czyli 3D8, tak? 3D8, jeżeli ten drugolevelowy zagrywasz. No to ten drugolevelowy zagrywam. Okej. Okay. 20 obrażeń. A jej wyszedł ten, no to... No co za dziad! A 10 obrażeń to i tak go powinno zabić. No jeszcze nie. Nie, kurczę. Nieładne to takie. Za wytrzymałe. Okej, okay. I Romek, tak teraz? Tak. Chciałbym... Olia, no. Czy chcesz być złą kocicą, czy chcesz być dobrą kocicą? Bo ja się na nic nie obrażę. A co ci? A, bo ty odebrałeś dużo. Tak, wiem. Daj mi chwilkę. Już. Na pewno na początek chcę podbieg... albo nie. Kojąc ze słowa, czy... leczenie ran. Czy to mówią te syreny? Nie, ale to kojące słowa mogły tak brzmieć. Daj śmewę. Mewę, iść pobiegaj się będzie... coś. Dobra, kojące słowo. Mewę, dasz radę. I odzyskujesz 1k4 plus modyfikator rzucenia czarów, czyli mądrość. 5. Czyli... Podoba mi się jakby... A nie. Chwilę, zatrzymałem się. Powiem wam, na takim kojącym słowie to jest fajnie widoczna różnica między młotkiem a dedekami, nie? W dedekach to przywraca HP. Szkoda, ramen. Zyskujesz 4 punkty wytrzymałości. A ja bym chciał jeszcze, bo to była akcja dodatkowa, chciałbym zwykłą akcją zaatakować Merfolka. Okej. Okay. Moim mieczem. To musisz wyciągnąć miecz. Ja mówiłem, jak... Co się dzieje? Mówiłem, jak się zaczynał... No tak, zatrzymujemy? Możemy zrobić chwilę przerwy. Nie, dobra, mów. Mówiłem, jak się zaczynało, że wyciągam miecz. A, dobra, no to atakuj. Tak. Już. Czy 15 wchodzi? 15 wchodzi. To może jednak chwilę przerwy, Olivia? Nie? Okej. No to 8 obrażeń. I dzięki temu mieczowi mogę pozwolić Mewę zaatakować bronią wręcz. Teraz? Bo... Tak. Jako akcja reakcyjna. No to robię jakby. Mam cel bojowy, czyli na pewno jestem też w zasięgu. Jakby to jest ma Richa. No to atakuję. O cholera. Wow, żaba na monocyklu. O cholera, tylko co się stało? Nie stanęło. Dobra, i teraz roll. 10 plus 4. To jest 14 punktów obrażeń. W Merfolka. W Merfolka, tak? Tak. Kto go zabija? To po prostu zrobiłem mu... BUM! Takim...
czepem na głowę, takim z kolcami, więc jakby nie ma głowy. Ała. Ała. Tak. Zatrzymaj, Olivia pokazuje przerwę. Okej. To zaraz wracamy. Wrócili. Dobrze, na kim skończyliśmy? Chyba na mojej. Na prezesie. Nie, właśnie jeszcze nie zrobiłem. Nie, miał atakować z umiejętności nie. Miecza. Tak. Zaatakował. Merfolka i Merfolk umarł. Tak. A właśnie, Olivia, mam pytanie. Czy teraz, czy mogę doliczyć te 3 punkty zdrowia, których Romuś nie dodał ze swojej klasy? Jasne. Danke. Dobra. To teraz...
Jak jest teraz, gdy moja tura? Nie, chwilę. Tak. A Samuel? Samuel? Samuel nie, był ja byłem przed tobą. No. Ja, ty, a, tak, prezes, źródnica. Nie, bo jakoś nie mogę zapamiętać tej kolejności. Sorki. Dobra, to powiem tak. To... w tej turze nie zaatakuję o śmiernicy, ale to dlatego, bo zagrywam na siebie Blura. Czyli sprawiam to, że... Co? To jest po prostu zaklęcie, że tak sobie... Nie jakby wyglądam tak dziwnie. I sprawia to, że wszystkie ataki, które są na mnie wymierzane, są z disadvantage'em. Z masz na sobie efekt teleobiektywu. Tak, dokładnie, mam na sobie efekt. Jest na siebie nałożone rozmycie gaussowskie. Dokładnie. A z bonusowej akcji zakrywam klątwę na tą ośmiornicę. I ta klątwa sprawia, że mam krytyki 19-20. Mam więcej na niej obrażeń i po prostu i jak ją zabiję, to się trochę wyleczę. Okej. Okay. To teraz ośmiornica. Tak. No. Tym razem spróbuję zaatakować Kolię. Tylko roll 20 trzeba znaleźć. 12 plus... plus... 5, 17 wchodzi? Wchodzi. Okej. Okay. Atakuję mackami, więc to jest 2d6 plus 3. Za 12. 12. Słuchaj, tak ci rypło, trochę ci odrzuciło. Jesteś nadal na szczęście na pokładzie. Mhm. Generalnie... I Garbizatorem. Tak. Ogólnie odejść tak, żeby nie być w zasięgu. Coś tak. Odejść w zasięgu, żeby nie być w zasięgu macek i strzel do ośmiornicy. Nie. Bo ja. Czekaj, ten Merfolk, co mnie atakował, to już zdechł. Co, żyje. Tak, już nie żyje. A mogę a mogę się cofnąć i piznąć tą ośmiornicę znowu tym Thunder Wave'em? Tak, jasne. Co to tam było? Mhm. Dobrze. Czyli obrażonka. Tak, a ona... Dexterity? Tak. 17. Nie, Constitution. Na pewno nie 3D8. Chodź, nie, czekaj. No, drugolevelowa. Tak, 3D8, jest tak. Dobra. Nie, jej nie weszło znowu. Aha! 3D8, 17. No. Słuchaj. Biłem ośmiornicę. Widzisz, że w końcowym wagonie swojego życia ona ściska jeszcze bardziej statek i go wyrzuca. Ej, bo nam statek zepsuł. Na najbliższy ląd. I lecicie? Na szczęście. Trzymam się mocno statku. Na szczęście mam złota skrzydła. I srebrna nadciągnęły już, bo zrzuciły te merfolki. Biorą Mewę i Kolię. Tak? A ciebie nakierowują na szybowanie. Okej. I tak lądujecie na lądzie, gdzie spostrzegacie kogoś, by... Ogromny... Tak, Romku. Dokładnie. Tak. Słyszysz, lądujesz na piasku. Oho. A statek leci jakoś za nami? Czy statek wylądował, rozbił się obok nas? Czy jak to jest? Czekaj. Statek wylądował troszkę, troszkę za wami. Oj, się Niraf nie ucieszy, że mu statek zepsuliśmy. Ale, tak, mniej więcej połowa statku to już jest. Oj, się nie ucieszy bardzo. Generalnie widzicie silnik stąd. O nie, dobrze. Dobra, to mogło być gorzej. Ale jesteśmy na wyspie, mogło być gorzej. Tymczasem widzicie kilku, wydaje wam się... Kto z was widział orków? Już? Ja nie. Chyba jeszcze żaden z was nie widział orków. Nie. No to jakichś dziwnych, dość sporych humanoidalnych, humanoidalne stworzenia. I kilku, wydaje wam się, żołnierzy z Legionu Zmierzchu. O, otacza nie, was i jesteście aresztowani. Dobry? Za co? Nie stawiajcie oporu.
Za ale co? My tak z przyjacielską wizytą wpadliśmy tylko. Skubają was? Jakie zarzuty czekaj, są czekaj, nam czekaj, postawiane? Ale ilu jest Olivia? No? Tak z 30. A to nie, to skubają to nas, nie, tak. Nie. Dobra, podnoszę ręce, ale jakie zarzuty? Dowiesz się w swoim czasie. Ja tu nawet nie ze swojej to woli jest jestem. To jest niekonstytucyjne. Nie ma konstytucji. Oni są prawie jak bandyci. Tylko... Możesz tylko mają sobie iść na percepcję? Okej. Okay. 14... 18, 19. 14. Percepcja. Generalnie obu wam udało się spostrzec, że ci ludzie w zbrojach Legionu nie mają tak pięknej zbroi jak Lucia i nie widzicie kłów u nich. Hmm. Znaczy się widoki. Czy coś. Dobrze. I tu byśmy zakończyli. Nie chcę. Wydaje mi się. A mamy prawo zachować milczenie? Macie. Okej. Dzięki. Dzięki, Olivia. Dziękuję. Mam nadzieję, że jak było już fajnie. Będziemy grać całym składem, będzie jakoś lepiej, ale... Ale nie, było fajnie, było fajnie. Ja zrobię teraz taki szybki efekt przejścia i robimy pogadankę, nie? Tak więc, jeżeli tu kończycie, to Instagram, wejdźcie na Discord, film projektowy, Discord, który się na pojawi tydzień siedzimy temu, na kanale prywatnym. Znaczy dzisiaj, ale tydzień temu. Także... I pogadanka. I zrobiłem efekt przejścia z tej sceny na tą samą scenę. Wow. Technika, nie? A mówię, to jak tam dedeki? Takie straszne? Szczerze nie mam pojęcia, co robię. W sensie, jakby tak patrzę na tą kartę postaci i widzę, tu są jakieś kurde znaczy. No. Znaczy, karta postaci sama może tak, ale rzeczy, które są tu napisane, to jest jakieś kurde spellcasting.php 101, co to jest w ogóle? Player handbook. W sensie no. Tam, gdzie jest opisana ta... Ta rzecz. No. Aha, dobra. Okej. Okay. Ale tak, jest tu dużo różnych... W sensie na przykład przy tym Breath Weapon to jest ten... cztery różne wersje obrażeń są podane, nie? I nie mam pojęcia, o co chodzi. Aha, levelowe tam masz po prostu. Na szóstym spoko. Levelu masz chyba więc... No na szóstym jest 3d6. No. Na szesnastym jest 5d6. No ale masz... Tak. Tu się ale... levely liczą, a w Warhammerze masz po prostu awans na no inne profesje. No spoko. Generalnie nie... Na początku w ogóle nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. W sensie jakby takie... Dobra. Tak. To idę z nimi, bo w sumie nie bardzo wiem, co robić. Ale potem room to bardzo fajny pomysł był. I tak, i przyjemnie. Tak. Tak. Stałem się jednością tak. Z morzem. Swoją drogą, przepraszam, że to było dość liniowe, ale ten. Ale tam. Było git. Bardzo doceniamy srebrną i złotą. Tak. I jak się wczoraj to oglądał córki dancingu ten wie? Wie. Jak się wczoraj i dzisiaj przekonaliśmy, to dobra liniowa sesja jest lepsza niż słaba sandboxowa. Czy coś. Bo przynajmniej wiesz, co masz robić. Wiesz, co masz robić. Tak. O. Tak, mogliście zaatakować syreny, dlatego wam wcześniej mówiłam, tak. Że no w sumie ośmiolicę mam zbalansowaną, ale... ale NPC-ów nie ma. Jeśli byście się z nimi chcieli bić, i to jest chyba bardzo dobre rozwiązanie. No tak. Robić mocnych NPC-ów, żeby gracze nie chcieli ich bić. Tak, bo. Ale one nas zapiją. Na bank zdradzą no. Nas, jak nie no, wiem. Znaczy, jak one... rzuciłem tak źle tego insida, to myślałem, że na serio. Mówią one tak czy siak was prawda. Chciały nakierować właśnie na tych z Legionu, ale się nie spodziewały zasadzki Heraldów Rzek. A. Czyli piraci. Hatfunanie. Czyli nas celowo...
Ale jakby wiadomo, że ci goście nie są z Legionu, bo to nie są wampiry. Ale jak zaczęły w ogóle śpiewać, to miałem ochotę użyć właśnie tego ryku i połączyć go z taumaturgią, żeby był jeszcze głośniejszy. I może by to coś zadziałało. Żeby się przeraziły. Byk. Potężny. Podoba mi się w ogóle koncept, że ten, że rzucasz sobie na wiedzę, czy tam na co, że ten jak używasz tego. Jak używasz tego ryku, to sobie przeciwnik rzuca na wiedzę, żeby wiedzieć, że jesteś niegroźny. Znaczy to nie jest na wiedzę, bardziej na oczywiście mądrość. To musi być na tyle mądry. To jest moje tłumaczenie, jego... Roku, nie przegłosuj. No tak, dobra, tak. 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 Okej, okay, jak myślicie, co was tam czeka? O, bardzo. Straszne znaczy, rzeczy. Poza wpierdolem, rozumiem. No mi to wyglądało na piratów. Mi też. Okej. Okay. Te syreny się z piratami dogadywały. No właśnie. Plus, w sensie, plus jeszcze ci goście to nie są wampiry. Są widoki. W sensie, nie, jakby chodzi o to, że my jakby... W Legionie też są ludzie. No tak, ale nie w zbrojach aż tak. W sensie, jak już jesteś wysoko, no to jesteś wampirem chyba. Romku, to jest metagaming. No dobrze, ja tak tylko ten. Nie no, się robiłem. No ale wyglądali na pewno bardzo podejrzanie i są pewnie jakimiś samowolnymi czymś. Jak myślicie, kto umrze, a kto zdradzi drużynę? Ja. Umrzesz czy zdradzisz? No, Niraf tak. Nas zdradził, rozwalił silnik i no. Sobie zniknął. Samoistnie plejzłokował. Ja tego nie wiem. Tak, wcale nie jest... Jak sam pływał, był już w byłym stanie też. Wcale to nie jest tak, że nie jesteś plejzłokerem, nie wiesz jak to wygląda. No wiem. Słona woda i zębatki to też się nie łączy dobrze. Domyślam się. No i Lucia, no gdzieś tam jest. Gdzieś kurczę, w tej dżungli. Zgubiliśmy tam... jego młotek. Teraz to nas już całkiem zabije. No ale może sobie zrobić własny młotek. Kolejny. Akurat na solówce to wyjebisty kilof. O. Kurde, jak Thor po prostu, nie? Ja tutaj widzę. Miał misję poboczną, żeby zrobić sobie nowy młotek. Ale totalnie. Akurat nie. A ten młotek ale... go wyrywał. Ale czy były tam jakieś krasnoludy? Nie, nie było. Gigantyczne krasnoludy? Akurat wiesz, że to było na Zendikarze, bo robiłeś ten. No wiem, robiłeś wiem. Miniaturkę. A krasnoludy w MTG-ach to są chyba tylko na dwóch światach. Albo trzech, z czego jednym jest Kaladesz. A nie chciałam, żebym miał na rodzinnym planie wskrzówkę. W sumie mało krasnoludów. No. Kaltheim jeszcze na pewno. Tak, i jeszcze coś starego. Tak więc... Stary świat? Ja stara. W sumie, ej, ale MTG się łączą z 40, no nie? No teraz tak, a no, 40 no to teraz. No to stary świat. Jak to, że łączą się z 40? Tak. A tak samo D&D łączy się z MTGami, więc... Tak, a 40 łączy się z fantazy. Tylko jest bardzo, bardzo daleko. Tak? Tak. Tak. No to dziękujemy tak. Za oglądanie naszej sesji. Zapraszamy już na pełnoprawną kampanię, która będzie za... którą nagramy za 2 tygodnie, pewnie? Można też za 2 tygodnie od kiedy to wychodzi, czy za 2 tygodnie od teraz? Od kiedy to wychodzi. A, okej. Okay. Mniej więcej. A, to będziemy bo musieli mamy porozmawiać, teraz... bo to jest drugi tydzień ferii chyba dla nas. A ja na drugi tydzień ferii jestem w Świętym no Mieście. Jest... No. Znowu już tam uciekasz. Ale w pierwszym tygodniu szybciej. No. Także dogadamy. Mamy ten Warhammer tak. A nie, to jest pierwszy tydzień ferii, przepraszam. To jest do zrobienia jeszcze. O, to i do. Okay. Zapraszamy na Discorda, na Instagrama tak. Oraz do publikowania rzeczy z hashtagiem. Granie bez granic.
I dokładnie. Granica tak. Wyobraźni. Też. Tak. I kraina zgromadzenia. I w ogóle rzeczy projektowe macie w opisie. Tak, bo mamy projekt społeczny. Robimy projekt społeczny. Jeżeli nie widzieliście filmu o tym, to on jest... Oliwia, pokaż palcem do góry. Nie, tym drugim palcem. Tylko za bardzo wychodzisz poza kadr. Czekaj, trochę, jeszcze. Trochę bliżej twarzy. Jeszcze. Trochę. O, i trochę bardziej pionowo. O, tam. I tam właśnie macie filmik. Tak. Dziękujemy i... Jak to mówią w Kanadzie... Fajnie jest. Das vielleicht. Chyba, że nie. Adios. Fajnie było. Zatrzymałem streama jeszcze nagrywanie, więc adios numer 2. A buenas, adios?